Głos ma pan poseł Maciej Mroczek. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj pan premier ogłosił zamiar wprowadzenia szeregu cięć, ulg i zwolnień, które w znakomitej mierze uderzają w najbiedniejszych, uderzają w polskie rodziny. Po raz kolejny zatem po wyborach parlamentarnych znika z pana oblicza uśmiech i optymizm, a pojawia się grymas bólu i bezsilności pana premiera i jego rządu. Mam pytanie. Czy te cięcia, o których wspomniałem przed chwilą, dotyczą również likwidacji zwolnień podmiotowych i dotacji przekazywanych co roku na Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe? Przypomnę, iż w roku 2010 tylko z tytułu 6-procentowej ulgi na cele kultu religijnego w podatku dochodowym od osób fizycznych straty budżetu państwa wyniosły 300 milionów złotych, a lekcje religii i etaty dla kapłanów kosztowały podatnika polskiego 1 miliard 200 milionów złotych. Dziękuję. Dziękuję za dyscyplinę czasową.